Zabrałem kota, którego znalazłem na ulicy. Zabrałem długopis, który leżał na stole. To ten królik, któremu daję jedzenie. To jest ten kanarek, o którym Ci opowiadałem. Dostałem psa, z którym od razu poszedłem na spacer. Ara to papuga, której nie lubisz. Widziałem małpę, której dawałeś pokarm. To zwierzę, które zabrałeś ze schroniska? Znam zwierzęta, które jedzą tylko mięso. Znam ludzi, którzy jedzą tylko mięso. Po ulicy idą psy, które widziałem u sąsiada. Po ulicy idą panowie których widziałem w sklepie. Czy to te chomiki, którymi musicie się opiekować? Nic nie wiem o tych zwierzętach, o których piszą w gazetach. Piotr jest młodszy od Igora. Sylwia jest wyższa od Oli. To auto jest szybsze od tamtego auta. Moje koleżanki są starsze od moich sióstr. Adam jest najmłodszy z koszykarzy w drużynie. Sylwia jest najwyższa ze wszystkich koleżanek. To auto jest najszybsze ze wszystkich aut, jakie miał Igor. Moje koleżanki są najmłodsze ze wszystkich dziewczyn w grupie. Czyj to jest brat? To jest brat mojego dobrego kolegi. Czyja to jest dziewczyna? To jest nowa dziewczyna Tomka. Czyje to jest dziecko? To jest dziecko mojej najlepszej koleżanki. To jest zdjęcie naszego przystojnego profesora. To jest numer telefonu pięknej studentki. To jest zabawka naszego najmłodszego dziecka. To jest pokój moich ukochanych koleżanek. Irina przygotowuje obiad dla rodziny. Oni przygotowują prezentację na zajęcia z biologii. Profesor przygotowuje wykład. Oni na pewno przygotowują jakąś niespodziankę. Codziennie biorę prysznic rano i wieczorem. Kasia teraz bierze kąpiel w wannie. Zawsze biorę urlop w sierpniu. Piotr musi brać antybiotyk przez siedem dni. Zawsze wracam do domu za piętnaście trzecia. Czy pamiętasz, o której godzinie jest mecz? Tomek wieczorami słucha muzyki. Kilka lat uczymy się języka angielskiego. Czy śpieszycie się na wykład? Oni tańczą salsę w każdy weekend. Piję herbatę i wracam do pracy. Profesor podpisuje indeksy. Oni piszą test z matematyki. My pracujemy w kawiarni i studiujemy zaocznie.